Przepięknie, no bo łazienki oświetlone. Bardzo fajna atmosfera, tak rodzinnie. Było super, była energia, była atmosfera. Po prostu kamarę gryzło, ja przed nimi uciekałem i musiałem biec szybko. Kuseniński był związany z łazienkami, tutaj pracował jako ogrodnik, mieszkał przez pewien czas przed wojną. Tutaj właśnie nie tylko pracował, ale też trenował i na tym dystansie nawiązującym do daty jego triumfu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jak najbardziej to była fajna okazja, żeby w środku lata pokonać w wieczornej porze taki symboliczny dystans. Bardzo fajnie, fajny klimat, fajny nastrój i oświetlone bardzo ładnie łazienki. Ta cała sceneria dookoła, oświetlona przepięknie, kolorowo. Pisali zawodnicy, limit się szybko wysprzedał. Na pewno wyjątkowe miejsce, wyjątkowa przestrzeń miejska. Wspaniały, gościnny Muzeum Łazienki Królewskie. Bieg tym się różnił od biegów dziennych, że jak elektryk policzył, ile tutaj prądu naraz będzie się zużywało, to się zastanawiał, czy w łazienkach nie walną bezpieczniki. Serio. W życiu tak nie widzieliśmy wyświetlonych łazienek. Myślę, że biegacze to docenili. Biegłem, to mówię wam, chłopaki, po prostu, ho, ho, ho. Biegłem za Gosią Są. Bardzo miło. Mi wiesz, jak było? Takiej obstanie? Biegłem cały czas za Gosią, nie dziś się. Bardzo dlaczego? Proszę. Mój team. Naprawdę, czułem się jak Runcaj w bajce. Naprawdę, ale tak było fajnie, epicko, jak mówią teraz młodzi. Gratulacje.